Kościół, wspólnota zbawcza, od swojego zarania zmaga się z rzeczywistością świata, z ludzkim grzechem. Zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa idzie na krańce świata, by głosić Jego Ewangelię. Jak ma to czynić lepiej i skuteczniej? Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Jasnogórska Matka Kościoła, obradujące w dniach od 24 do 25 lutego na Jasnej Górze, starało się odpowiedzieć na to pytanie. W opinii uczestników spotkania odpowiedzi należałoby szukać na płaszczyźnie mariologicznej. Przez 20 wieków istnienia Kościoła można wypracować, zauważyć, że były różne pojęcia, były różne rozumienia Kościoła. I okazuje się, że dobra eklezjologia, właściwa nauka o Kościele, zawsze prowokowała i gwarantowała dobrą mariologię i maryjność. Natomiast kiedy dochodziło do osłabnięcia mariologii, słabła również nauka o Kościele, słabło rozumienie Kościoła. Więc w związku z tym widzimy, że mariologia bez eklezjologii nie może istnieć. I my chcemy to też pokazać, bo dzisiaj mamy pewien chaos w Kościele. Jest niewłaściwe rozumienie Kościoła i odzyskując to rozumienie, równocześnie przyczynimy się nie tylko do właściwej nauki o Kościele, ale również do właściwej pobożności. Nie bez znaczenia dla zrozumienia współczesnego Kościoła była działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego, który miał to głębokie przekonanie, że to doświadczenie Kościoła w Polsce dziesięciowiekowe, gdzie Maryja była pomocą i obroną, że ono jest też doświadczeniem całego Kościoła i to się pięknie potem uzupełniło. Zresztą prymas w ramach soboru miał przy sobie główkę Matki Bożej Jasnogórskiej i kiedy ojcowie soborowi, biskupi przechodzili, no to mogli patrzeć, wpatrywać się w nią i ona była taką, można powiedzieć, cichą patronką tego soboru. Jak opisuje pani Maria Okońska, radości nie było końca, bo kiedy 21 listopada 1964 roku papież ogłaszał, że Maria jest matką Kościoła, to prymas łkał, nie podnosił głowy, tylko płakał ze szczęścia, że to mogło się stać rzeczywistością. 11 lutego 2018 roku papież Franciszek wpisał do kalendarza liturgicznego Kościoła Rzymskiego rocznicę Marii Matki Kościoła. Od tego dnia zamknął się krąg, który zaczyna się od papieża Pawła VI i II Soboru Watykańskiego, a swoje zakończenie znajduje w papieżu Franciszku i daje to nowy impuls, ponieważ papież Paweł VI mówił o Marii Matce Kościoła, której polecił zarówno wierzących, jak i pasterzy Kościoła. Papież Jan Paweł II dodał do litanii loretańskiej wołanie Mario, Matko Kościoła, a papież Franciszek wpisał ten dzień do kalendarza liturgicznego. Tym samym święto Marii Matki Kościoła stało się bardzo aktualnym tematem dla współczesnego Kościoła. I dlatego ta konferencja jest tak istotna, bo możemy mówić o temacie Maryi Matki Kościoła, rozpoczynając od Biblii, od całej historii teologii, patrystyki, poprzez wykłady o reformacji, dojść aż do czasów współczesnych. Dlatego ta konferencja jest tak istotna i tak ważna. Bis hin in die Gegenwart hineinkommen. Deshalb ist dieses Symposium so wesentlich und so wichtig. Reformacja była wyzwaniem dla Kościoła powszechnego. W tym czasie rozwijający się zakon Paulinów również stanął do walki o naprawę Bożej owczarni. A dzisiaj? Gdy chodzi o zadania, które stają przed nami, czy tu na Jasnej Górze, czy w innych naszych klasztorach, myślę, że one są bardzo podobne. Zarówno potrzebny jest ten taki pozytywny wykład treści wiary, jak i wykazywanie błędów, otwartość na przyjmowanie tych, którzy chcą się z Panem Bogiem pojednać się z Kościołem. W dalszym ciągu potrzeba oczywiście i świadectwa życia, pewnej jakości życia zakonnego. W dalszym ciągu trzeba, no wtedy przebudowywano różne rzeczy na Jasnej Górze, dzisiaj trzeba odnawiać zabytki, bo to jest dziedzictwo kultury, prawda? Więc właściwie te zadania, można powiedzieć, że są bardzo podobne.
Wymiana myśli na temat wzajemnych uwarunkowań mariologii i eklezjologii w kontekście współczesnych wyzwań mająca miejsce na Jasnej Górze ma swoje nie tylko symboliczne, ale i bardzo realne, praktyczne znaczenie. Dlaczego? Jest bardzo ważne odbyć pielgrzymkę do miejsc świętych. Miejsc, gdzie jest obraz łaski, gdzie ludzie są wzmacniani w wierze, gdzie doznają wstawiennictwa Matki Bożej. To jest ważne dla odnowienia wiary, że ludzie przybywają do Maryi, Matki Kościoła i mogą otrzymać pomoc, doznać wstawiennictwa. W tym roku mamy temat Kościół i Maryja. I trudno rozważać, kontemplować Maryję bez obecności na Jasnej Górze. W momencie, kiedy trwa zamieszanie dotyczące Kościoła, to widzimy, że Maryja nas uczy tego Kościoła i chce, żebyśmy w tym Kościele mogli właściwie odczytać swoje miejsce. A to doświadczenie jasnogórskie, doświadczenie, które my mamy na Jasnej Górze i Kościół w Polsce, może być bardzo dobrą pomocą dla tych wszystkich, którzy doświadczają niepokoju, drżenia, wątpliwości. Uczmy się właśnie tej miłości do Kościoła przez Matkę Bożą.